drodzy, na stronie Enabeko możecie kupować gry, a z kodem KR otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Tak to już jest, moi drodzy. Nie możecie mieć Bjorna w Skyrim, to będziecie mieli Bjorna w CK3. Witam was bardzo gorąco. Crusader Kings 3, mojej ulubionej grze Paradoksu, definitywnie. No i postanowiłem zagrać Bjornem Ironsidem. Muszę spróbować stworzyć Szwecję. Wielką, niepodległą, nieśmiertelną. Muszę się potrenować do prawowitej miniserii z Polski. Dobrze, jesteśmy w grze, no i mamy tutaj dyplomacji fokus, z którego oczywiście skorzystam, żeby sobie nabijać prestiż. Dziękuję bardzo. Możemy sobie też potężne armie. Wybiorę footmenów może? Niech będą. Wybiorę też light footmenów i wybiorę bowmenów. To będzie moja armia. Okej, super. Żeby stworzyć Szwecję, muszę posiadać ten kawałek ziemi, a aktualnie mam tyle i jest mi bardzo blisko do stworzenia Szwecji. To jest bardzo mała osada. Tu jest 500 ludzi, ja zamierzam od razu z tego skorzystać i w niego wjechać, bo tutaj nie ma na co czekać, my się musimy jak najszybciej rozwijać, bo wytłumaczyliście mi w komentarzach, że ja muszę po prostu wziąć inne partition, żeby mi się armie nie rozpadały i to dopiero mogę zrobić przy stworzeniu jakiegoś królestwa, więc... I zobacz, no to była jedna z prostszych wojen tutaj. Domenę oczywiście przyznam swojemu synkowi, super, mój syn IR. I właśnie, to też mi doradziliście w komentarzach, żeby mój syn nie walczył. Mogę wziąć konkubinę, no to wezmę sobie ciebie, chodź. Kurde, naprawdę mnie ktoś napada, w sensie to osoba, która mnie najeżdża, nie ma kompletnie rikczu, ale zarobiłem z niej pieniądze, dziękuję. Kurde, jeszcze jakiegoś traita Augusta dostałem, to już w ogóle sram prestiżem wszędzie dookoła. Wiesz co, i zbiorę sobie wszystkie swoje armie aktualnie, 1600 ludzi, i każę im rajdować i zobaczymy, kogo mogę napaść. Finlandia ma 800 ludzi, więc powiem ci, że naprawdę nie ma na co czekać i na co napadać, bo to jest wszystko spalone. Kurde, ty masz dużo ludzi, ale nie zdążę cię napadnąć, Livonio, przepraszam. Wszystko tu jest praktycznie spalone i to jest najśmieszniejsze, że ja nie mam aktualnie co plądrować, nie? Dobra, mam 1500 ludzi. Spróbuję splądrować Brytanię, bo tu jest 23 złotych monet. No spaliłem, super. Nie chciałbym tych pieniędzy stracić, ale z tego co widzę, to tutaj jest we Francji prowincja, która jest warta 17, a tutaj jest 18 golda. Dobra, spróbuję to napaść, ale jeżeli tu sfajluję... Dobra. Dobra, spróbujemy popłynąć dalej. Mamy 1500 ludzi, ale tutaj są bardzo słabe wysepki, słabo bronione. Tutaj jest na przykład 1000 ludzi i to jest warte 17 lota, więc ja spróbuję to splądrować. Bizancjum to może nie będę ryzykował, żeby palić, ale zobaczmy, ile wojska ma Rzym. Rzym ma za dużo niestety. I 17 złota do Kiermany. Ucieknę? O Boże, ale jestem... Super, my ogólnie jesteśmy w stanie 1200 ludzi zmobilizować. Ten ma w ogóle jakieś wojny i ma sojusz z kim? Kto to jest? Allied z jakąś wysepką, która ma 90 ludzi. Czy ja bym był w stanie ci walnąć subjugate'a? Byłbym w stanie ci subjugate'ować całego. Wow, no to by był dla mnie potężny cios. Robię raise all armies. Dobra, wezmę tych fińskich 1400 i pójdę na debet. Po prostu idę na YOLO, nie? Dowódcę muszą dostać dobrze, super. Idę z nim walczyć, idę odbić im stolicę. Niech oni się piorą między sobą. Co jest? Dobra, on ukradł tę ziemię. Mój R jest... Nie jest unmerit. No to zrobimy sobie alliance... Nie, to masz 9, za czym ty mi wydroślejesz, to nie ma sensu. Dobra, to było zbyt proste. No jeszcze osobno się 400 wbiło, Boże. Prościutko. Okej, mam to. Super. Enforce Demands, dziękuję. I teraz ja jestem w stanie wojny z połówką Sealandu, tak? Ja się mogę ożenić, więc wezmę Alliance Power. No dajcie mi kogoś starszego, Boże, jak to wygląda. Prestige Gain, gdzie jest Prestige? Dobra, wezmę się z Polką ożenie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jarl Bjorn dostanie minus 200, to nie. Okay. Kingdom of Sweden może zostać zrobione, ale brakuje mi 150 złotych monet, więc wiecie co? Ja przehandluję teraz tych prisonerów, tego za 30, a tego za 10. Okej. Okay. Możemy utworzyć już Szwecję, co jest wspaniałe po prostu. Bjornie... Mamy Szwecję, you are mighty king, dzień dobry. I to jest to, co mówiliście. Adopt special succession type, co nie? I tak dalej. I mogę kliknąć think on the matter, co nie? I tutaj jest coś takiego, że partition is better, że jest lepsze to rozpadanie się, a ja kliknę the ancient ways of my people were best. Okej, okay, super. I wybieram to. Teraz nie powinno mi się królestwo rozpadać, ponieważ my teraz głosujemy na osobę, która może wybrać, nie? No i mamy potężne, wielkie, nieśmiertelne królestwo Szwecji, nie? Trochę nam terenów brakuje do takiej prawdziwej Szwecji. Ten jest dosyć mały gostek. Z chęcią bym go tutaj zjadł. I raczej wątpię, że będę tutaj miał jakiekolwiek problemy militarne. Dobra, super. Jesteś mój kolego. Muszę uważać na ten Sealand, bo on ma od jasnej cholery sojuszników po prostu. Tutaj nawet jeden z moich terytoriów jest jego sojusznikiem, co ciekawe. On mi może chcieć podkraść wrogu, znaczy moich sojuszników, i tutaj sobie wybudujemy w głównym mieście War Camp. Powstanie, pierwszy, super. I będą się robili 4 lata, ale będę miał za to więcej knightów oczywiście i tak dalej. Świetnie. Powiem wam, że ni stąd, ni zowąd zwasalizowałem jakiegoś gościa, który był tutaj. Nie wiem jakim sposobem, ale on bardzo chyba mnie polubił i chce być moim wasalem, więc no nie jestem w stanie zrobić niczego innego. On też mnie lubi, ale nie wiem jak to się wydarzyło, ale udało mi się go zwasalizować po prostu. I tu mi w ogóle wyskakuje opcja neighbors can be vassalized, co nie? I tutaj jest jakiś gościu, który become my vassal i on jest na północy, nie? Zobacz. Offer. I witamy go
w Królestwie Szwecji, nie? I tu jest drugi, Bjorn. Gdzie ty w ogóle jesteś? I ty jesteś tym, nie? Kolejny wasal, wiesz, i on mnie chyba uwielbia, bo wiecie co? Ja tu trochę nastukałem punktów w tej dyplomacji, dostałem dyplomatę, dostałem tutaj Augusta, nie? Trajta i chyba powiem wam szczerze, że jeżeli tak to wygląda, że po prostu mój Bjorn jest kozakiem i wasalizuje sobie wszystko, co chce, to naprawdę fajnie. Force wasalizuje... Nie mogę tego zrobić, bo mogę tylko zrobić to raz w roku, nie? Boże, jak ja bym go zwasalizował, ale on ma tereny w ogóle na całym świecie. Co jest? Dobra, będziemy walczyć o te prowincje i powiem wam, że to jest dosyć prosta walka i to naprawdę mówię bez żalu w ogóle. Dobra, i nie wiem, czy mi się uda po prostu dopłynąć na czas, bo jak on mi zajmie stolicę, to będę w czterech... Dobra, udało się. I to jest cześć ty, okej. Okay. Kolejny perk do dyplomacji, kurde, ja to naprawdę kocham. Tą dyplomację, bo ja sobie zwasalizowałem, kurde, z dwa kraje. O, 5000 armia troszeczkę powoli się porusza, no co by tu dużo nie mówić. Oblegamy dwie prowincje jednocześnie, super. O, idzie po mnie. Dobra, to ja idę tutaj po... Ingbjör of Dortmund has claimed the country of Dortmund, ale ja nie potrzebuję żadnego Dortmundu, nie? You can call your ally? Nie. Dobra, ja chyba powinienem szybciej tego Siege'a skończyć. Ja chyba powinienem szybciej tutaj Siege'a skończyć niż on. Chociaż nie wiem, ty, on będzie szybszy. Jak to jest możliwe? Wezmę ciebie, ty po prostu posłużysz jako taka, wiesz, siła zaporowa. Na stolicę. Mam nadzieję, że to wygrasz, bo jak nie, no to się popłaczę chyba. Dobra. Ciężko było, ale się udało. Nominate successor, tak? Oho. Czyli co, ja zdechłem? Nie, ja sobie żyję dalej, dobra. Lecimy tutaj troszeczkę oczywiście na najemnikach, tylko wyłącznie z takiego powodu, że ja nie chcę, żeby on mi stolicę oblegał, nie? I ci najemnicy po prostu ruszają do bitwy i demandsy, dziękuję, prowincja jest moja, disbandujemy wszystko. You can vassalize kolejnego gościa, mogę zwasalizować i on jest tutaj na północy, nie? Pyk, kolejny kolej zwasalizowany, no to jest przepiękne. Boże, Francja ma 2000 ludzi, nie? Rejzuję całą swoją armię. Naładowałem się do 5000. Świetnie. Unable to raid. Boże, bo ja mam wojnę. Dlaczego ja mam tu teren? Czy ktoś mi to wytłumaczy, dlaczego ja mam teren w Anglii? Ja naprawdę tego nie chciałem tutaj mieć. W ogóle tutaj nawet nie wiem, jaką ja wojnę toczyłem, ale Enforced Demands robię i nie wiem, co się stało. Zapłacił mi, okej. Okay. Moi drodzy, to jest czas po prostu, żeby na Paryż ruszyć. I ja o tym wiem doskonale. I Bjorn, ty nawet nic nie gadaj, tylko płyń. Po prostu płyń. Ej, oni będą chcieli walczyć. Dobra. Zlotowałem Paryż. I wiecie co? Palimy gumkę teraz. Nie zdążyłem spalić gumy, ale Bjorn ostatnią rzeczą, którą zrobił przed śmiercią, splądrował Paryż. Continue asking Bjorn. Okej. Okay. No i zobaczcie, świetnie. Szwecja mi się nie rozleciała. Boże, jak ja to szanuję. Mój dzieciak jest znowu dobry w dyplomacji, więc ja też wybiorę dyplomację i prestiż miesięczny. Świetnie. I moją armię prowadzi teraz ten byk. Poprowadzisz ty. I lecimy plądrować. No mamy 4000 osób, nie? W armii. Więc płyniemy aż tutaj. Bizancjum ma 3004. Rośnie i spada, ale oni są w stanie wojny. Lot 87. Boże. Dobra. Czekajcie, czy uda mi się splądrować Bizancjum? Dobra, Boże. Kanclerz, ile tu jest tych eventów? Proszę, przestańcie. Traciłem dużo. Ale udało mi się, ja pierdziele, splądrowaliśmy Konstantynopol, nie? Papajson ma 2000 ludzi, ja ruszam na Rzym po prostu. Ej, mam jeszcze trochę miejsca, więc może skorzystam, popalę troszeczkę wiosek. Dobra, uciekam, bo oni już wiedzą, o co chodzi. Nie zauważyłem tego, że ta military power faction, nie? Ja bym mógł go, kurde, załatwić i go wsadzić do więzienia, ale muszę wrócić z moim skarbem do miasta głównego. Ja pokonam tych buntowników, ja ich porozbijam. Okej. Okay. No i to tyle. O kurde, z tego co widzę nie mam czampiona, więc zaprośmy paru. Ej, super. Ty, czy ja coś ściągnęłem? Albo coś ściągnęłem, albo nie wiem. Auslug może się ożenić. Możemy uzurpować tron. A, on walczy w wojnie. Dobra, nie było tematu. Okej, okay, teraz mogę zostać uzurpatorem. Ciekawe, co to będzie znaczyć. Okej, okay, I will gain 300. Dobra, super. No i co, uzurpowałem ten tytuł? Czy to już są moje ziemie? Tak. No i świetnie, chyba, z tego co widzę. Powiem wam, że naprawdę nie wiem, co się dzieje, nie? Bo dostałem tutaj teren z jakiegoś powodu. Cholera wie dlaczego. Mam wojnę teraz, wiecie, z... tutaj, no... Ja naprawdę nie umiem tego wytłumaczyć, co tu się tak na serio dzieje, nie? Nie wiem, dlaczego mam wojnę, nie wiem, dlaczego mam terytorium tutaj. To jest chyba najdziwniejsza rozgrywka w CK3, jaką mi jest naprawdę dane prowadzić, nie? Zostałem wprowadzony jeszcze do kolejnej wojny. Nie wiem, dlaczego. W sensie, ci ludzie mi nawet wojen nie wypowiadają, wiecie, to jest najzabawniejsze. Oni po prostu się respią, nie? Dobrze, że mam dużo kasy, to sobie mogę wynająć chociaż najemników. O coś walczymy, tylko chciałbym wiedzieć naprawdę o co, nie? Dobra, jeden pokój mogę podpisać, okej. Okay, i mamy pokój, nie? Ja mam teraz wojnę z tym i nie wiem, o co tu chodzi, w sensie, stary, ja mam tutaj jakieś tereny w ogóle, nie, bo ja się pożeniłem i się wrzeniłem w ogóle w jakieś rody i teraz te ziemie mi... Co tu się dzieje, chłopie, nie? Co tu się dzieje i z kim ja mam wojnę? Gdzie ja... Kogo ja mam najechać? Kogo ja mam zaatakować? Bo już naprawdę nie wiem. O, idź tu, no nie wiem. Kogo ja mam zaatakować już? Boże. Nie wiem, co tu się dzieje, po prostu walczę w tych wojnach i jestem przestraszony aktualnie. Muszę mojego era ożenić, masz... Tutaj w ogóle jedna ziemka w Anglii jest moja niby, nie? To nie wiem, w sensie w Irlandii. Nie wiem jakim sposobem, ale jest, no. Tutaj też w Anglii mamy swoje tereny.
Nie, to jest dobre jaja, to są po prostu, naprawdę. Patrz, tu jest jakaś ziemia okupowana na zielono, czy nie wiem, o co tu chodzi. A ja jej kompletnie nie mogę odbić, nie? Kolejną wojnę mam, co jest? Dlaczego ja mam tereny w Afryce? Dlaczego ja mam tereny tu? Ej, ja naprawdę nie wiem, co się dzieje, panowie. Dajcie po prostu... Wydaje mi się też, że... Jezus, ile mam prisonerów do ransomowania, nie? Jeszcze mogę kogoś zwasalizować, nie? Jakiegoś Eldoma, nawet nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, co ja zwasalizowałem, ale coś zwasalizowałem. Co tu się dzieje? I w tą grę się na razie jeszcze ciężko gra. Tak czy inaczej, panie i panowie, wydaje mi się, że odcinek jest wystarczająco długi. Dzięki za uwagę. Napiszcie w komentarzach, co tu się dzieje, bo ja naprawdę nie wiem. I do następnego epizodu.